Moim gościem jest dzisiaj pan Mariusz Tylicki. Panie Mariuszu, witam bardzo serdecznie w tych pięknych okolicznościach przyrody w Ogrodzie Dendrologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Pan Mariusz jest specjalistą służby leśnej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Zespole Ochrony Lasów w Szczecinku. Absolwent aż dwóch kierunków u nas na Wydziale Leśnictwa w 2016 roku i Ochrony Przyrody w roku 2017. Dobrze mówię? Tak. Wszystko się zgadza. Panie Mariuszu, proszę nam wyjaśnić, czym się pan zajmuje jako specjalista w Zespole Ochrony Lasu? Zajmuję się szeroko rozumianą ochroną lasu, ze szczególnym uwzględnieniem monitoringu owadów mających znaczenie gospodarcze w lasach. Monitoring ten jest zarówno wieloletni, jak i bieżący. Zajmuję się również ekspertyzami entomologicznymi, fitopatologicznymi na zlecenie nadleśnictw. Zajmuję się również doradztwem, wyrażaniem opinii, zaleceń dla nadleśnictw w sprawie postępowania w drzewostanach, w których zaczyna się coś dziać zagrażającego ich normalnemu funkcjonowaniu, zarówno przez czynniki abiotyczne, biotyczne, jak i antropogeniczne. Słyszałem, że wielką pasją pana są owady i to już od bardzo dawna. Czy te owady miały wpływ na wybór ścieżki zawodowej? Co prawda, owadami tak naprawdę intensywnie zacząłem się interesować podczas stażu w Lasach Państwowych w Nadleśnictwie Kaczory. Natomiast od maleńkości interesowała mnie przyroda. Owady, pająki, czy ptaki, czy ogólnie szeroko rozumiana przyroda. I w momencie wybierania drogi edukacji gdzieś tam powoli zaczynałem się specjalizować. I w momencie, kiedy już skończyłem leśnictwo, studiowałem jeszcze ochronę przyrody, zacząłem intensywnie zbierać owady, hodować je i tak można powiedzieć, że zrodziła się ta pasja, która do tej pory rozumiem. Trwa. I dzięki tej pasji w pracy mogę robić to, co lubię. To najważniejsze. Jest pan pierwszym absolwentem kierunku ochrona przyrody. Dzisiaj nazywa się ten kierunek ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna. 2017 roku, ukończenie studiów, czyli już minęły 4 lata. Jak pan ocenia z perspektywy tych 4 lat właśnie ten kierunek studiów? Nowy cały czas jeszcze, można tak powiedzieć, kierunek studiów w ofercie Wydziału Leśnego i Technologii Drewna. Oceniam bardzo dobrze. Jeżeli młodzi ludzie chcą w kierunku przyrodniczym zdobywać większą wiedzę, mieć kontakt z nauczycielami akademickimi, którzy na co dzień zajmują się badaniem przyrody, spotkać ludzi, którzy również będą studiowali ten kierunek i wymieniać się z poglądami na różne tematy, poznawać tą przyrodę, no to myślę, że nie ma lepszego kierunku. Czyli warto studiować ochronę przyrody. A jakie najważniejsze takie umiejętności, kompetencje właśnie pan, no powiem tak kolokwialnie, wyniósł z tych studiów i wykorzystuje teraz w życiu zawodowym, ale także w życiu prywatnym? Mi się wydaje, że wiedza zdobyta o populacjach i zarządzaniu populacjami wielu gatunków zwierząt miała bardzo istotny wpływ na to, co dzisiaj, jak dzisiaj wykorzystuję tą wiedzę. Dzięki właśnie między innymi zajęciom z panem profesorem Jagodzińskim bardzo dużo dowiedzieliśmy się jako uczniowie na temat właśnie zarządzania populacjami, czy tworzenie dogodnych warunków dla rzadkich gatunków, powiedzmy, bezkręgowców, czy kręgowców, czy innych po prostu zwierząt. Panie Mariuszu, bardzo dziękuję za to spotkanie, za rozmowę. Życzę sukcesów w życiu zawodowym, w życiu prywatnym i mam nadzieję do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, również wszystkiego dobrego i zapraszam na studia ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna. Tak jest, ja również zapraszam.